Dzień dobry, witam, Jacek Bartosiak. Ze mną jest Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry. Rozmawiamy, dzień dobry, rozmawiamy, mamy kolejny odcinek o sytuacji Rzeczypospolitej na wschodzie, o sytuacji strategicznej, wojskowej Rzeczypospolitej na wschodzie. Ten odcinek będzie o tyle specjalny, że poświęcimy go rosyjskiej wojnie nowej generacji, właściwie co to za zwierzę, o co chodzi. Będziemy rozmawiać o klosewicowskim punkcie ciężkości. Trochę wspomnimy o naszym projekcie, który nazywa się Projekt 2030 i de facto dotyczy kwestii, jak zmierzyć się z rosyjską wojną nowej generacji z perspektywy polskiej, właściwie jak zdefiniować tę rosyjską postawę, może ukuć własną nazwę, polską, na to, jak Rosjanie postępują. No i oczywiście najlepszym rozmówcą do tego jest Marek Budzisz. Włączę prezentację i zaczniemy. Czy widać, Marku? Tak, widać, oczywiście. Dobrze. No więc może powiedzmy sobie tak, że w Strategy and Future robimy projekt, który nazwaliśmy Projekt 2030, a na potrzeby wewnętrzne 20. wojną. W zależności, oczywiście, jak tytułem wyjaśnienia, w zależności, jak się liczy to, co teraz Rosjanie robią wobec Międzymorza, wobec nas de facto i z perspektywy rosyjskiej, na pewno jest to wojna, o tym będziemy mówić. Jest to bądź 19, bądź 20, bądź 21 wojna, w zależności, jak liczymy, jaką ma Rzeczpospolita z Rosją. Taka specyficzna wojna, nielinearna. Ograniczona w pewien sposób, ale wojna o wpływy, dokładnie zgodnie z definicją wojny nowej generacji. No a projekt 2030, bo jest to horyzont następnych 10 lat do 2030 roku i patrzymy, co tu się może dziać. Tak? Co tu się może dziać. Marek Budzisz, który w Strategy and Future dowodzi Red Teamem, czyli zespołem czerwonych, czyli ludźmi, którzy zaglądają na wschód, patrzą, co się dzieje w przestrzeni rosyjskiej, myślenia rosyjskiego, planowania rosyjskiego, wojennego, geopolitycznego, a zatem na czynniki pierwsze rozkłada rosyjską wojnę nowej generacji, czy wojnę hybrydową, właśnie teraz wrócimy do tego nazewnictwa. Będzie miał dużo więcej do powiedzenia, zaraz oddam Markowi głos, ale na sam początek chciałem powiedzieć, że proszę Państwa, to jest nic nowego. De facto, gdy się spojrzy na historię Rosji, Konieczny o tym też dużo pisał, ale nie tylko on, to de facto to, co my nazywamy na Zachodzie rosyjską wojną nowej generacji, jest klasycznym, podręcznikowym przykładem oddziaływania na otoczenie, tak żeby mieć sprawczość i realizować interesy polityczne i powodować, żeby cel skłaniał się do naszej woli politycznej, realizował nasze interesy polityczne i gdzieś tam zawsze w tle lub w bezpośrednim zagrożeniu, czy w bezpośrednim oddziaływaniu jest siła kinetyczna, czyli siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Ma to charakter ograniczony zawsze użyciu, nielinearny i doskonale wpisujący się w to, co Clausewitz uważał, że wojna jest zawsze instrumentem politycznym, czyli służy jakiemuś celowi konkretnemu, musi być dobrze zgrana, czyli młotek, siły zbrojne, czy w ogóle strategia wojny nowej generacji, musi dobrze być zgrana z potrzebami politycznymi, które chcemy uzyskać. To nie może być taka wojna czy działanie dla samego działania. Także skorelowanie instrumentu wojny do celów politycznych nie może być też tego ani za dużo, ani za mało, czyli na przykład nie można przesadzić z użyciem sił wojskowych, bo można zepsuć ostateczny cel. I tu dyskusja jest, czy w Donbasie to się nie wydarzyło, że Rosjanie nie przesadzili z aplikacją siły wojskowej. Nie. No i oczywiście dotyczy to zachodnich limitrofów, czyli całej tej przestrzeni od Oceanu Lodowatego, od Arktyki, przez pomoc bałtycko-czarnomorskie, aż po wschodnie Morze Śródziemne. Będziemy mówili też o rewolucji spraw wojskowych, o tym, że natura wojny się nie zmienia, ale charakterystyka wojny się zmienia, więc i ten w projekcie, i dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak się zmienia charakter wojny, jej pole walki, RMA właśnie, i o Wadimie Cymburskim. Marku, chciałbyś coś dodać do tego? No myślę, że możemy rozpocząć.
Ale ja bym zaczął od takiej prowokacyjnej trochę tezy. A mianowicie ja uważam, że w rosyjskim myśleniu wszystko jest wojną. Wojna ma charakter totalny, a pokój jest pewną fazą wojny. Czyli zwracam uwagę na to, że oni nie tak ostro jak w naszym kręgu kulturowym widzą między czasem pokoju, a czasem tego, co my nazywamy wojną, przełom. To jest w ich rozumieniu znacznie bardziej płynna granica, znacznie bardziej zamglona czy niejasna. I z tego bym uczynił pewien punkt wyjścia. Tak, to jest bardzo ważna konstatacja. Chcielibyśmy, żeby osoby oglądające to zrozumiały. To znaczy, że wojna jest wszędzie i jest wszechobecna, jeżeli przez wojnę rozumiemy oddziaływanie na przeciwnika w całym spektrum środków oddziaływania, żeby realizował naszą wolę. I tu oczywiście mamy dezinformację, agenturę, sankcje, wojska WDW, specnaz, morderstwa, ekonomię, gaz, ropociągi, korupcję, destabilizację, pomoc wojskową, odbieranie pomocy wojskowej. Widzimy Kaukaz, prawda, teraz co się dzieje. Czyli całe spektrum imperialnego podręcznika rosyjskiego, który pozwala osiągać zamierzone cele geostrategiczne. Właściwie dokładnie to jest czysta geostrategia rosyjska. I tutaj a propos nomenklatury językowej, może Marku rozwińmy to, bo w polskiej debacie mamy zapożyczenie na propos wojny nowej generacji, że to jest wojna nowej generacji, czy też wojna hybrydowa, zamiennie się używa. Nie podoba nam się w Strategy in Future ta nazwa, chociaż się przyjęła. Szczerze mówiąc, na potrzeby pobudzania polskiej kultury strategicznej, naszej odpowiedzi na to, naszego planu generalnego, jak złamać rosyjską wojnę nowej generacji, bo to jest celem tego projektu naszego, o którym tutaj zaczęliśmy właśnie mówić, więc można powiedzieć, że to jest historyczny moment, że mówimy z Markiem właśnie teraz publicznie o tym, jest potrzeba nawet nazwania prawidłowego tego. No właściwie czym to jest? Jak byśmy nazwali postawę? Jak sami Rosjanie do tego podchodzą, Marku? No tu musielibyśmy się cofnąć w czasie i przypomnieć, skąd się wzięło to określenie wojna hybrydowa. Wojna hybrydowa, padło pierwsze takie sformułowanie, czy opis tego, co nazywamy wojną hybrydową, padło w czasie wykładu szefa sztabu rosyjskiej armii Gerasimowa na spotkaniu z dowództwem, czy z korpusem oficerskim rosyjskich sił zbrojnych, ale on opowiadał wówczas nie o rosyjskim podejściu, czy o rosyjskim rozumieniu wojen nowej generacji, czy wojny w nowym czasie, ale to, jak Rosjanie odczytują amerykańskie myślenie na ten temat. Temu był przede wszystkim poświęcony ten wykład. I w zachodnich środowiskach eksperckich na podstawie opublikowanych skrótów tego wystąpienia powstał termin, którego autorem jest profesor, wybitny znawca Rosji, pracujący w Londynie, Mark Gialotti, który wymyślił termin wojna hybrydowa. Ale po kilku miesiącach, o ile dobrze pamiętam, on się wycofał z tego określenia, uważając, że takie sformułowanie po pierwsze nie oddaje rosyjskiego myślenia o konflikcie nowej generacji, mało tego, wprowadza w błąd zachodnią opinię publiczną, bo sugeruje, że wojna nowej generacji to jest wojna mniej dolegliwa, gdzie używa się środków niemilitarnych, gdzie używa się perswazji, zarządzania refleksyjnego, propagandy, informacji, a w mniejszym stopniu, jeśli w ogóle, używa się tych tradycyjnych, kinetycznych środków oddziaływania. Jego zdaniem Rosjanie wcale tak nie myślą.
Moim zdaniem również Rosjanie tak nie myślą, a w związku z tym mówienie o jakimś nowym rodzaju wojny i budowanie zbitki pojęciowej, że ten nowy rodzaj wojny jest mniej potencjalnie dotkliwy na przykład dla ludności cywilnej, jest błędem, bo nie oddaje istoty sprawy. I w tym sensie termin wojna hybrydowa został już zdezawuowany przez tych, którzy zaczęli go na samym początku używać, ale jak to z terminami, wszedł do pewnego obiegu popkultury, wydaje mi się, i nadal ma on jakieś swoje zastosowanie. Amerykańscy strategzy dzisiaj raczej skłonni są mówić o rosyjskiej teorii wojny. A jeżeli mówią już o tej fazie kinetycznej, to używają terminu rosyjska teoria krótkiej wojny. Bo to jest coś, na co też warto zwrócić uwagę, ale pewnie będziemy o tym mówić. W związku z tym pozostaje to, o czym mówiłeś na początku, czyli wynaleźć i wprowadzić do obiegu publicznego polską nazwę na ten sposób myślenia Rosjan na temat konfliktów. No właśnie, oczywiście chyba jest za wcześnie, żebyśmy tutaj już mieli gotową nazwę. Roboczo mogę zdradzić, że myśleliśmy wszechwojna, trochę nazwa kojarząca się z przeszłością czy z czymś takim, ale no, wszechwojna, tak? Wszechwojna być może. Należy zrozumieć, że po prostu Rosjanie używają różnych instrumentów do osiągania celów i zakwestionowania status quo i nie odżegnując się od siły wojskowej. Zastanowiliśmy się w związku z tym, jaki jest... Jacku, jeśli mogę jedno przerwać, czyli chciałem tylko jedną uwagę. W rosyjskich wystąpieniach rosyjskich analityków, nawet poważnej i o uznanej randze międzynarodowej, takich jak na przykład profesor Karaganow, często można spotkać się ze stwierdzeniem, które dla nas i dla ludzi z Europy Zachodniej brzmi jak paradoks. A mianowicie oni mówią, trzecia wojna światowa już trwa. Trzecia wojna światowa już się zaczęła i jesteśmy teraz w niekinetycznej fazie trzeciej wojny światowej. To trochę oddaje ich sposób myślenia. A mianowicie... To, co my nazywamy pokojem, jest dla nich pierwszą fazą wojny. A w tym sensie pokoju w ogóle może nie być, czy w ogóle nie ma w ich rozumieniu tego, co my określamy mianem pokoju. Tak jest. Gdy w Strategy and Future zaczęliśmy pracować nad tym projektem, to zaczęliśmy myśleć od tego, co jest punktem ciężkości Rosji. Czyli innymi słowy, co jest podstawą działania Rosji na arenie międzynarodowej, która powoduje na przykład to, że nam szkodzi. I trochę upraszczając, będzie na pewno okazja jeszcze oddzielnie porozmawiać o tym w takim jakimś odcinku o geopolityce rosyjskiej, to uznaliśmy, że interesem żywotnym państwa polskiego, który jest nienegocjowalny, jest uniemożliwienie, ja nie mówię, że to jest zawsze łatwo wykonalne, ale jest nienegocjowalny, to jest uniemożliwienie Rosji uczestniczenie w europejskiej grze o równowagę. W ciągu ostatnich 300 lat oczywiście trudno było spowodować, żeby Rosja nie grała w tę grę o równowagę, ale jednak właśnie na przykład skutkiem wojny 20 roku było to, że przez 20 lat zasadniczo nie grała. Wcześniej Pierwsza Rzeczpospolita funkcjonowała bardzo dobrze, bo Rosja nie grała w grę o równowagę i to można łatwo, i w latach 90. też w dużej mierze tak było XX wieku. Więc każde działanie rosyjskie, które powoduje, że może być zapraszane przez Niemcy, Francję, czy w ogóle przez innych graczy do gry o równowagę, jest szkodliwe dla interesów państwa polskiego i w ogóle całego Międzymorza. No i teraz sobie zastanowiliśmy się, okej, to jest to, a zatem jak Rosjanie mogą, jak to robią? No robią to albo poprzez energię, no i tutaj oczywiście państwo polskie próbuje to zwalczać. Wiemy Nord Stream, wiemy Świnoujście, inne rzeczy, Baltic Pipe. Natomiast poprzez projekcję sił wojskową, po reformach Serdiukowa i Szojgu, Rosjanie zaczęli być czynnikiem gry o równowagę,
na zachodnich limitrofach rozciągających się od Arktyki po wschodnie Morze Śródziemne, dzięki zdolności do przerzutu wojskowego i oddziaływania bojowego właśnie w ramach tej wszechwojny, wojny nowej generacji, która, oczywiście zaraz o tym porozmawiamy, jakie ma charakterystyki, ale w ramach tej wojny. Czyli tymi słowy, Rosjanie zaczynają być potrzebni chociażby Francuzom wobec Turków, czy innym wobec innych, z powodu tego, że mają wojnę nowej generacji. No i teraz musieliśmy sobie ustalić w związku z tym, co jest podstawą tego, że Rosjanie mogą realizować wojnę nowej generacji, a zatem realizować swoją imperialną politykę, co jest fundamentalne. Bez wchodzenia w szczegóły, do których jeszcze wejdziemy, podstawą rosyjską jest to, że gdzieś zawsze we wszystkich tych działaniach sankcji ekonomicznych, truć, działań agenturalnych, korupcji, jest wielkie cielsko potęgi wojskowej rosyjskiej, która gdzieś groźnie wisi przy tych rachunkach, grze o równowagę sił, czyli balance of power. Bez tego ta nawet korupcja rosyjska nie byłaby pozbawiona zębu. Dlaczego jest to takie ważne, żeby to podkreślić? Dlatego, że Rosjanie nie mają atrakcyjnego modelu cywilizacyjnego, a zatem uczestniczą w grę o równowagę tylko siłą wojskową w obecnej chwili realizowaną wojną nowej generacji. A zatem punktem ciężkości klausewicowskim imperium rosyjskiego i prób imperialnych rosyjskiego jest wojsko rosyjskie i rosyjska projekcja sił. To jest, wydaje się banalne, ale nie było łatwo dojść do tego. Szuka się różnych dyskusyjnych rzeczy, nawet ekonomii i tak dalej. Ale de facto, tak, de facto budowla Imperium Rosyjskiego stoi na rosyjskiej sile wojskowej. To bardzo ładnie widać na przykładzie tego, co się dzieje obecnie na Białorusi. Dlatego, że abstrahując już od całego obszaru narracji na ten temat, wszystkie działania rosyjskie sprowadzają się do jednego, a mianowicie do zajmowania pozycji. Rosja na Białorusi obecnie zajmuje pozycje, które mogą być wykorzystane w sposób wojskowy, ale nie muszą. Bo Rosja też zawsze myśli przynajmniej o dwóch różnych scenariuszach rozwoju sytuacji. Teraz zwróćmy uwagę na to, że to jest zajmowanie pozycji we wszystkich domenach. Po pierwsze, w domenie militarnej de facto Rosja wprowadziła rotacyjną wojskową obecność na Białorusi, bo do tego sprowadza się porozumienie z Soczi między Putinem a Łukaszenką o zaplanowanych stałych manewrach na obszarze Białorusi wojsk rosyjskich przez najbliższe 11 miesięcy. Po drugie, Rosja jakby utrzymuje kontrolę nad to, co określamy mianem strumieni strategicznych. To jest nie tylko wynika z faktu, że system gazociągów biegnących przez Białoruś jest własnością Gazpromu, ale to również związane jest z zapowiedziami ze strony Łukaszenki o przeniesieniu transportu, eksportu białoruskiego do portów rosyjskich, co jest możliwe z ekonomicznego punktu widzenia tylko i wyłącznie dlatego, że rosyjskie koleje żelazne obniżyły o połowę stawki frachtów, bo de facto daje to Rosji kontrolę nad rentownością eksportu białoruskiego. To jest również kontrola systemu finansowego, nie sprowadzająca się wyłącznie do tego, że dzisiaj Rosja kontroluje 25% sektora bankowego Białorusi oraz jest największym kredytodawcą, ale również do takiego zarządzania ręcznego, jak to byśmy powiedzieli, kiedy premier Miszustin rosyjski polecił właśnie w trybie polecenia bankom kontrolowanym przez Rosję, ażeby one wsparły obronę rubla białoruskiego, który zaczął się w pewnym momencie mocno chwiać. To jest wreszcie kontrola, my to nazywamy propagandą, ale można to nazwać też infosferą, przez przysłanie ekspertów, dziennikarzy i propagandystów na pomoc Łukaszence, Rosja zaczyna kontrolować ten obszar narracyjny, na który zaczęła zwracać uwagę w 2008 roku, czyli po konflikcie w Gruzji, który ona uważała, że militarnie wygrała, ale w sferze narracyjnej przegrała. Gdybyśmy te wszystkie kroki rozdzielili, to dochodzimy do wniosku, że dzisiaj Rosja
kontroluje wszystkie domeny potencjalnego konfliktu zbrojnego, w którym mogłaby uczestniczyć Białoruś. Na różne sposoby, ale ma ostatni zawsze głos i może wykorzystać swoje przewagi. Oczywiście nie oznacza to, że przygotowuje się do wojny. Oznacza to, że zajęła pozycje, które budują jej przewagę wobec potencjalnych przeciwników. I teraz będzie stawiała cele polityczne, które już realizuje. Celem politycznym jest uznanie i potwierdzenie przez Zachód, że Białoruś jest jej wyłączną domeną i wyłączną sferą oddziaływania we wszystkich tych sferach. Bo Rosja, pamiętajmy o tym, zawsze dąży do legalizacji swoich zdobyczy politycznych i zawsze to robiła. Dokładnie tak. A zatem jest to brutalna przemoc, opakowana, wydawałoby się, bądź w rozłożone w czasie, bądź zalegalizowane metody omówienia tego, zagadania, oswojenia, ale de facto na tej mapie się to przesuwa i życie ludzi objętych na tym obszarze się zmienia, ich przede wszystkim orientacja geostrategiczna. I zajęliśmy się tym projektem, bo w wyniku narad, wielu rozmów wewnątrz zespołu Strategy and Future uznaliśmy, że po pierwsze, że najważniejszym czynnikiem decydującym o orientacji strategicznej i o przebiegu rozwiązań politycznych na danym obszarze jest równowaga sił, balance of power. Wszystko inne jest wtórne, a zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Po drugie, jeżeli to zrozumiemy, to obawiamy się, że Amerykanie nie wyjdą z Europy. Albo nie wyjdą częściowo. I nie będziemy tu sami, bo również kazus białoruski pokazuje, że Europejczycy z zachodu kontynentu, Francuzi i Niemcy, nie mają realnych zdolności do projekcji siły tak, żeby zagrać w grę o równowagę w ramach wojny nowej generacji z Rosją. Rosja bowiem ma wolę i ma zdolności pójścia na wojnę o Białoruś, a państwa zachodniej Europy nie tylko nie mają intencji, woli i determinacji, ale nie mają de facto zdolności jakkolwiek w żurnalach pięknie zabawki, platformy bojowe będą wyglądały. Takie są fakty. A zatem nasz projekt wynika z odarcia ze złudzeń, że ktoś inny, no ewentualnie Amerykanie, tak jak mówią, którzy mogą zachwiać przekonaniem rosyjskim, że Rosjanie kontrolują drabinę eskalacyjną tutaj, w tej części Europy, że Polacy muszą stanąć na nogi i zmierzyć się również samodzielnie z rosyjską wojną nowej generacji. Tym bardziej, że, i to jest druga konstatacja, że uważamy, że próg wejścia do tej konfrontacji wcale nie jest wysoki. Uważamy, że stać na to Rzeczpospolitą i intelektualnie, i materialnie, i że musimy to zrobić, żeby nie być przedmiotem polityki międzynarodowej, ale podmiotem. I wynika to z głębokiej potrzeby serca i ducha nas, że musimy to zrobić. Nadchodzą czasy, że to jest będzie niezbędnym instrumentem, żeby radzić sobie w nowym środowisku bezpieczeństwa. Chciałem specjalnie, żeby to wybrzmiało. Nie wiem, Marku, czy coś masz do dodania do tego konkretnego wątku jeszcze? Mam do dodania jedną rzecz i chciałem na to zwrócić uwagę i silnie to podkreślić. Proszę zobaczyć na obecny konflikt między Armenią a Azerbejdżanem, który w niedzielę będzie 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia się jego gorącej czy tam wojskowej fazy. I wiele wskazuje na to, że pomału on zbliża się do pewnego punktu przełomowego, gdzie ta intensywność być może będzie malała, bo zaczynają się negocjacje. Wczoraj miały miejsce już rozmowy w Genewie. Putin zaprosił ministrów obydwu państw, też spraw zagranicznych, do Moskwy. Ja nie przesądzam, że to spowoduje zakończenie konfliktu gorącego, natomiast wskazuje na to, że mamy do czynienia z 2-tygodniową gorącą fazą konfliktu zbrojnego, w czasie którego strona
inicjująca ten konflikt stara się przechwycić inicjatywę i metodą kroków dokonanych doprowadzić do sytuacji, gdzie zaczną grać inne elementy rozwiązania sporów, czyli w tym wypadku dyplomacja. Wydaje mi się, że mamy też do czynienia z takim zjawiskiem, że im bardziej technologicznie i technicznie zaawansowany jest potencjalny przeciwnik, tym ta gorąca faza konfliktu może być krótsza. Bo Turcy, jeśli już o nich mówimy, w Libii mogli, tak powiem, dłużej rozwijać swoją aktywność skierowaną przeciwko armii Haftara w sytuacji, kiedy mieli do czynienia z przeciwnikiem znacznie bardziej technicznie i wojskowo zaawansowanym, jakim jest Armenia. Ten konflikt eskalował bardzo szybko do pewnego poziomu lokalnego. Na to też warto zwrócić uwagę, że on nie wyeskalował do poziomu regionalnego, mimo że padały takie zagrożenia, czyli został utrzymany przez obie strony walczące na poziomie lokalnym, mimo deklaracji eskalacji. I po relatywnie krótkim czasie być może zmierza do fazy rozwiązania dyplomatycznego. I to jest natura nowego konfliktu kinetycznego. Amerykanie nie bez powodu mówią o rosyjskiej, ale też i chińskiej teorii szybkiej czy krótkiej wojny, no bo z takimi realiami trzeba się liczyć, gdyby miało dojść do konfliktu wojskowego czy zbrojnego między NATO a Federacją Rosyjską. To też będzie krótka wojna z przełomowym punktem podjęcia decyzji, co robić, żeby odwrócić politykę kroków dokonanych, bo na to jest obliczona rosyjska strategia. Zająć metodą kroków dokonanych pozycję w możliwie krótkim czasie i doprowadzić do sytuacji, że NATO nie podejmie się odwrócenia tej sytuacji. Tak. Jesteśmy jeszcze, też przyznajmy, przed warsztatem wewnętrznym Strategy and Future, dokładnie jaki jest charakter współczesnej wojny. Tu mamy drony, deep strike, tak, głębokość operacyjna, brak linearnej linii. To oczywiście to już możemy o tym dużo mówić, mamy przemyślenia, ale nie mamy jeszcze wniosków takich warsztatowych do projektu, a to ma fundamentalne znaczenie. A dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli stwierdziliśmy, że punktem ciężkości Rosji i w ogóle pivotem polityki jest jej siła militarna, to jak złamać tą siłę militarną, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie jak złamać, musimy sobie określić, jak wygląda charakterystyka współczesnej wojny, bo natura jest niezmienna, tak? Osiągać cele polityczne. Ale charakterystyka. No i tutaj wygląda na to, że naprawdę trzeba się dobrze zastanowić, na przykładzie właśnie wojny, o której mówił Marek, czy podstawowe rozstrzygnięcia nie są realizowane poprzez wojnę informacyjną oraz grę statusową opartą o to, bo są jakieś działania taktyczne, które poprzez to, że jest system OODA, czyli obserwacja, orientacja, podejmowanie decyzji i system akcyjny, który jest spięty w jedną całość, scentralizowany bardzo często, tak wygląda współczesne pole walki, działania na dużą odległość, rozproszone w sieciocentrycznym systemie dowodzenia i działania czasami taktyczne mają skutki strategiczne dla rozegrania na poziomie narracyjno-statusowo-informacyjnym w grze światowej, w percepcji, bo percepcja jest wszystkim, jak pisał Sun Tzu, jak wiemy z życia i tak naprawdę, że w tej percepcji, zwłaszcza jeżeli mówimy o wojnach nielinearnych, ograniczonych, dokonują się przesilenia i rozstrzygnięcia. Czyli trzeba zagospodarować. Nie tylko trzeba wygrać 2 BWP-y na 3 czołgi, starcie i 2 drony, tylko trzeba jeszcze to rozegrać na wszystkich polach i pokazać to owoce zwycięstwa i rozegrać to w grze informacyjnej, ale też i wszelakiej innej. W demonstracjach polityczno-strategiczno-wojskowych na innym obszarze frontu nawet. To jest wszystko wpięte, żeby pokazać przewagę, żeby inni zobaczyli, że wygrywamy i percepowali to w ten sposób. A tu nawet, Jacku, jest jeszcze inny element, na który trzeba zwrócić uwagę, bo to oznacza tak naprawdę dążenie do kontroli łańcucha eskalacyjnego na wyższych poziomach. I też odwołam się do przykładu wojny między Armenią a Azerbejdżanem. A mianowicie narracja
najpierw formułowana przez Armenię, że na terenie, że po stronie azerskiej walczą najemnicy z Syrii, bojownicy państwa islamskiego i generalnie rzecz biorąc islamiści, była w pierwszej fazie konfliktu równolegle formułowana z informacjami, że w konflikt jest bezpośrednio zaangażowana Turcja. Proszę pamiętać, że mówiło się drugiego bodajże albo trzeciego dnia, że armeński myśliwiec został strącony przez turecki F-16. Czyli mieliśmy do czynienia z pewnymi dwoma narracjami, których celem było udowodnienie albo, że Armenia szeroko rozumiana jest przedmiotem ataku również tureckiego, czyli państwa będącego członkiem NATO, co trochę przypomina narrację Łukaszenki po 9 sierpnia, który podnosił, że Białoruś jest przedmiotem czy obiektem ataku NATO, albo równolegle ta narracja armeńska zmierzała do przekonania światowej opinii publicznej, że Armenia czy Ormianie szerzej rzecz biorąc są obiektem wojny religijnej, w której uczestniczą ISIS i w gruncie rzeczy nie mamy do czynienia z konfliktem o Górski Karabach i o tereny zajęte przez Armenię, tylko mamy do czynienia z odsłoną światowej wojny z terroryzmem. O ile ta pierwsza narracja dotycząca tureckiego zaangażowania, ona kolokwialnie mówiąc nie chwyciła, o tyle ta druga owszem, bo proszę zwrócić uwagę, że powtórzył te informacje po pierwsze prezydent Francji Emmanuel Macron, potwierdzając jakby potwierdzając te doniesienia i powołując się na informacje swoich służb, a ostatnio szef rosyjskiego wywiadu wojskowego Naryszki. Czemu to ma służyć? Bo to jest jakby istotny element, bo to są jakieś narzędzia, mówimy też o domenie informacyjnej jako jednej z domen konfliktu. Mianowicie ma to służyć zbudowaniu sytuacji umożliwiającej wywarcie większej presji, większej zarówno co do zakresu, jak i co do liczby państw uczestniczących w tym przedsięwzięciu wywierania presji na przeciwniku. Czyli może to oznaczać presję ekonomiczną, może to oznaczać oczywiście presję dyplomatyczną. W ostatecznym rachunku może to oznaczać mandat ONZ-u na rzecz zorganizowania międzynarodowej interwencji wojskowej. Uzyskanie tego rodzaju mandatu pokazuje, że podmiot, który o to występuje, na przykład Rosja, albo na przykład Mińska Grupa, czyli Rosja, Francja i Stany Zjednoczone, ma możliwość legalnego zastosowania siły na znacznie większym poziomie niż na użytek wojny lokalnej, co oznacza, inaczej rzecz biorąc, że na wyższych szczeblach kontroluje drabinę eskalacyjną, mało tego, jest gotowe uciec się do tego rodzaju przymusu. Więc w tym sensie to nie jest sztuka dla sztuki i to nie chodzi o to, żeby tylko mieć dobrą publicity na świecie, ale to jest narzędzie uzyskania realnego wpływu na realny przebieg wojny. Tak jest. I tutaj wyszczególniliśmy kilka zagadnień, z którymi Polska będzie musiała się zmierzyć. I one w ogóle nam się nie wydają jakoś szczególnie trudne do przeskoczenia przy naszym PKB i naszym położeniu i w ogóle ambicją strategicznej future jest kształtowanie czy ukierunkowanie kultury strategicznej, żeby Polska się mierzyła z takimi wyzwaniami. No więc z tego, co Marek mówił i ja wcześniej, wynika, że podstawowym instrumentem do tego, żeby zagrać w tę grę, jest zachwianie kontrolą rosyjskiej drabiny eskalacyjnej poprzez wystawienie zdolności na chociażby części szczebli drabiny eskalacyjnej, których może być nawet 100. Wystarczy mieć lepsze siły specjalne, drony, radary, widzenie na dużą odległość na poziomie operacyjno-taktycznym albo nawet szpiegów.
I już jest niepewność po drugiej stronie. Nie musimy mieć pełnej drabiny eskalacyjnej aż po broń termojądrową i środki przenoszenia międzykontynentalne i zdolności kosmiczne lotów na Marsa z bronią termojądrową, żeby zagrać w tę grę. No, co właśnie robią Turcy chociażby. Tak? I też musimy zwrócić uwagę, co moim zdaniem umyka tak naprawdę w myśleniu Polski i strategii, że strona pozakinetyczna ma ogromne znaczenie. Ma ogromne znaczenie i tutaj też stosunkowo niskim kosztem można podnieść swoje zdolności w tym zakresie. Też w tej rosyjskiej koncepcji wojny nowej generacji musimy zrozumieć, że nie można mieć tylko reaktywnej postawy. Musimy mieć działania proaktywne, zadające straty. To my musimy wybierać miejsce i czas starcia również na poziomie wojny informacyjnej, na poziomie połączonych obszarów wpływów. A zatem musimy porzucić strategiczne powstrzymywanie się, które było cechą szczególną naszej polityki na wschodzie w ciągu ostatnich 30 lat. Dlatego, żeby zagrać w tę grę i nie być tylko przedmiotem gry między Francją a Rosją chociażby, musimy porzucić strategiczne powstrzymywanie chociażby dla tego powodu. I to musi wybrzmieć i ta debata się w Polsce musi przetoczyć, tak jak przez Francję w tej chwili się przetacza debata, co w świecie poamerykańskim i Francuzi próbują Europie narzucić tę debatę. To tak samo my musimy narzucić debatę o równowadze sił w Europie Środkowo-Wschodniej i że Polska ma zamiar porzucić strategiczne powstrzymywanie się w swojej polityce. Na to się również składa sygnalizacja strategiczna, tu widać działania, co powiedziałem, poniżej progu konfliktu zbrojnego, na przykład nowa rola dla sił specjalnych. A może jeżeli specnaz coś gmera przy granicy albo zaraz obok nas, poniżej progu otwartego konfliktu, to my też będziemy mieli przywilej, tak zwany privilege of deniability, czyli że możemy mówić, nic się nie wydarzyło, my też nic nie wysłaliśmy. A to, że specnaz przegrał, poległ i daliśmy im łupnia, politycznie mówiąc, że nic się nie wydarzyło, spokojnie, a Rosjanie będą wiedzieć, że przegrali i wszyscy będą wiedzieć, że przegrali Rosjanie. I to zmienia pole gry w ogóle później w Międzymorzu. To jest właśnie to, co jest kwintesencją wojny nowej generacji. No możemy sobie łatwo wyobrazić, że jakiś specnaz, dywersja ląduje zaraz przy granicy w piaskach na Mierzei Wiślanej i coś tam chce gmerać przy naszym przekopie. I my zamiast krzyczeć artykuł 4, 5, robić zamieszanie, po prostu robimy measured response, eliminujemy tych zawodników naszymi zdolnościami, które mamy lepsze w tym szczeblu drabiny eskalacyjnej, w starciu taktycznym, jesteśmy w stanie to załatwić i nikomu nic nie meldujemy, a i tak wszyscy wiedzą, że Polacy wygrali. To jest właśnie przyszłość i to jest wojna nowej generacji. Tak robią Rosjanie i tak robią Turcy. I jeżeli zabraknie Amerykanów, zabraknie stabilizacji architektury bezpieczeństwa, tak może wyglądać pomoc bałtycko-czarnomorski. Musimy mieć zdolności zadawania strat, zachwiać dominacją, mówię, siły specjalne, mobilność, manewr ogniowy w teatrze, pozyskać zdolności widzenia i uderzania, mówimy o tym non-stop color strategy in future, oraz nie bać się stanąć w ringu ząb za ząb. To nie jest tak, że Rosjanie od razu bronią termojądrową zniszczą Warszawę. Musimy stanąć do tego na nogach prostych i z wyprostowanymi rękami i wiedzieć, do czego stajemy. Mamy rewolucję w sprawach wojskowych i ona nam służy, bo rozwój technologiczny, tak jak mówię, widzenie, uderzanie na duże odległości, premiują teoretycznie, demograficznie i przemysłowo słabszych, jeżeli mają wystarczającą sprawność organizacyjną i technologiczną, to te mnożniki sprawiają, że możemy więcej, a zwłaszcza na niższych drabinach eskalacyjnych. No i najważniejsze, i tu skończę, oddam Markowi głos, musimy przeprowadzić tysiące symulacji politycznych, zwłaszcza politycznych, podgrywek, gdzie, jak politycznie taki konflikt by przebiegał, po to, żeby zrozumieć, co się będzie działo w tej grze o percepcję, kto wygrywa, kto przegrywa i do czego wchodzimy. W ogóle po to, żeby móc stworzyć ten młotek, jakim są siły zbrojne, żeby wiedzieć, do czego będzie używany. Musimy to przerobić, zanim dopiero zaczniemy myśleć, jak właściwie uformować i zmodernizować siły zbrojne. Marku? No, to dużo wątków poruszyłeś. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. A może zacząć od jednej, a potem to rozwinąć. My powinniśmy bardzo obserwować uważnie politykę Turcji. Nie dlatego, że Turcja jest naszym sojusznikiem w NATO, chociaż również z tego powodu,
ale dlatego, że wydaje się, że Turcy dobrze zrozumieli naturę współczesnego konfliktu kinetycznego, czy naturę współczesnej rywalizacji, dobrze zrozumieli, jakiego rodzaju wojnę uprawiają Rosjanie. I nie wystarczy nam kontentowanie się takim przekonaniem, że Turcy uprawiają politykę ponad własne możliwości, ponad swoje siły, czy wręcz awanturniczo. Zwracam uwagę na następujące elementy. Po pierwsze, żeby powstrzymywać Rosję, trzeba grać z Rosją w te same klocki, mówiąc kolokwialnie, w które oni grają. Znaczy, nie wystarczy separowanie się od Rosji. Polityka powstrzymywania, jak ją nazwałeś, w rozumieniu anglosaskim, jest polityką w gruncie rzeczy pasywną. Jest polityką budowania pewnego potencjału zbrojnego, który przez samo istnienie ma odstraszyć potencjalnego agresora, w tym wypadku Rosję. Oczywiście ta polityka ma swoje słabe punkty, a mianowicie jeśli ten potencjał nie odstrasza, to może wręcz zachęcać. Jeśli przeciwnik widzi luki w tym potencjale, który ma go odstraszać, to może to wręcz prowokować do wykorzystania tak zwanego okienka możliwości. Więc wyciągnąłbym z tego pierwszą naukę, mianowicie taką, że z Rosją trzeba grać również na tych instrumentach, na których Rosja chce grać, i samo odwrócenie się do niej plecami nie pomoże. Turcja na przykład od pewnego czasu rozpoczęła aktywizowanie takiego formatu państw języka tureckiego, które rozciągają się od Węgier w Europie Środkowej aż do Mongolii w Azji, ale między innymi w tym formacie są takie państwa jak Kazachstan i Kirgizja, które są członkami tego rosyjskiego porozumienia o kolektywnej obronie. Wydaje się, że na poziomie dyplomatycznym, ale też i na poziomie wiedzy i kontroli pewnych wewnętrznych procedur, Turcy są w stanie blokować zajęcie stanowiska przez rosyjski sojusz wojskowy, co samo w sobie jest istotne, bo zawsze lepiej interweniować wojskowo razem z sojusznikami niż na własny rachunek. Po drugie, wydaje się, że na przykład zakup przez Turcję rosyjskich S-400, które notabene w tym tygodniu znalazły się nad Morzem Czarnym i zostały tam w ramach niespodziewanych i nieogłoszonych wcześniej manewrów przerzucone do Sinopy, pokazuje też, że Turcy mają możliwości i chęć blokowania pewnych działań rosyjskich. Po trzecie wreszcie, warto się zastanowić, dlaczego teraz wybuchł konflikt w Górskim Karabachu w sytuacji, kiedy Turcja ma rozpoczęto całą masę różnych sporów z Grecją i z Cyprem, jeśli chodzi o Morze Śródziemne i pokłady ropy naftowej i gazu, które tam niedawno odkryto, z Egiptem, jeśli chodzi też z Rosją, jeśli chodzi o sytuację w Libii. Wydaje się właśnie, że to jest to, co określasz mianem postawy proaktywnej, a mianowicie Turcja, aktywizując pewne ogniska konfliktu na granicy czy blisko granicy z Rosją, poprawia swoją pozycję przed zapowiedzianymi negocjacjami w sprawie ułożenia sytuacji w Libii, negocjacjami z Egiptem, żeby była jasność. Czyli w tym sensie dąży do przeniesienia zainteresowania Rosji na inne tereny.
Trzeci, czy tam czwarty wreszcie element, mówiłeś o siłach specjalnych. Rosjanie zbudowali sobie prywatne firmy wojskowe, słynną grupę Wagnera, ale przecież nie tylko. No właśnie po to, żeby realizować pewne cele, nie firmując to państwowo. Tak zwani najemnicy z Idlibu czy z Syrii tureccy są w gruncie rzeczy pewną podobną formułą. To nie jest bezpośrednie zaangażowanie się państwa tureckiego, a umożliwia realizację podobnych w gruncie rzeczy celów. To wszystko oznacza, że żeby skutecznie uprawiać politykę budowania równowagi regionalnej, trzeba dysponować wszystkimi tymi narzędziami i dążyć do uzyskania wszystkich tych narzędzi, których oczywiście być może nie będziemy używać. Ale w sytuacji, kiedy ich nie mamy, to sam fakt, że ich nie mamy, jest już naszą słabą stroną i prowokuje drugą stronę do ich właśnie pożytkowania czy używania przeciwko nam. Tak, to jest sedno sprawy, proszę Państwa, istota rzeczy. Wszystkie szczeble drabiny eskalacyjnej i to służy stabilizacji bezpieczeństwa i równowagi sił, która tak naprawdę decyduje o przyszłości rozwoju społeczeństw. A z Rosją nie ma żartów. Na tej pięknej mapie, którą akurat teraz otworzyliśmy z Markiem, widać miejsce, gdzie żyjemy my, gdzie historycznie i obecnie rozciągnięta była Rzeczypospolita i gdzie są główne kierunki jej zainteresowania i niestety są one sprzeczne z wsparciem Rosji na kontrolę zachodnich limitrofów, pomostu bałtycko-czarnomorskiego, kontrola którego determinuje możliwość oddziaływania Rosji na politykę europejską. A zatem tutaj sytuacja jest bezalternatywna i jeżeli Rosja robi to głównie metodą wojny nowej generacji, tak jak mówię, wrócimy jeszcze do nomenklatury i nazw, to my nie możemy abdykować z tej gry i łapać ciągle tatę i mamę za rękaw, a oni, mówię o Zachodzie, oni mają teraz problemy, albo nie mają własnych zdolności, albo są zajęci innymi problemami na Pacyfiku i załatwcie za nas grę o równowagę, bo nie załatwią, proszę Państwa. Bo nie załatwią i to było głównym powodem, ta konstatacja, zrozumienie tego i martwienie się, czy zawczasu zrozumieliśmy to, żeby w ogóle podjąć tę dyskusję o kształtowaniu tej potrzebnej kultury strategicznej w państwie polskim, jest to, że siedzimy tu z Markiem i robimy tę prezentację i zajmujemy się tym projektem. Tu oczywiście rozpisujemy, to oczywiście jest draft naszego, po to, żebyście Państwo mogli szybko przerzucić wzrokiem, ale czym się martwią Rosjanie, dlaczego tak o tym myślą i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy o działaniach pośrednich, kontroli drabiny, ekonomia, polityka, to wszystko już sobie powiedzieliśmy. Faza działań pośrednich, która też jest bardzo ważna, jak wygląda atak rosyjski tego rodzaju, dywersja, pozyskanie agenturalne, wywiad. Wydawałoby się takie rzeczy, które się czyta w książkach, o coś tam było. Dla Polaków to zawsze ma taki trochę słabszy wymiar, bo trochę taki straszny, ale słabszy, bo jednakowoż to tutaj były te czołgi, to żelazo, to strzelanie. I tymczasem bardzo wiele wojen się rozstrzyga dokładnie w sytuacji no, nielinearnej i ograniczonej. I decyduje to, podobnie jak w średniowieczu, o przyszłości na całe dekady czy stulecia danego miejsca. Tutaj opisaliśmy. No i oczywiście strona kinetyczna, o której mówił Marek. I tu musimy naprawdę dobrze się zastanowić, bo charakter wojny się zmienia wraz z RMA. Dobrze byłoby, żeby Wojsko Polskie nie zostało w starym myśleniu, a jednocześnie zawsze istnieje ryzyko, że za szybko pójdziemy do przodu. I chyba musimy tutaj też przeprowadzić odpowiednią pracę myślową i zastanowić się, jakie siły zbrojne są potrzebne. Co gorsza, Rosjanie to przeprowadzają. Gerasimow naprawdę o tym myśli. Prace,
z którymi zapoznawaliśmy i zapoznajemy Was, Strategy in Future, na przykład ujawniane w myśli wojskowej, wojennej myśli, czyli periodyku Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, pokazuje, jak Rosjanie naprawdę myślą i konceptualizują to. Tak? Jak spiąć to w jeden system, który uzyskuje cele. I należy rzeczywiście ich podglądać, i Gierasimowa i innych. Także tak to wygląda. I stąd nasze wołanie o to, że potrzebne jest porzucenie strategicznego powstrzymywania, które było cechą polityki polskiej, bo ono po prostu nie jest czynnikiem gry o równowagę w tej części świata i to w momencie, gdy wraca balansowanie, polityka równoważenia sił, bo Amerykanie, można powiedzieć, odchodzą albo stają się już nie takim ważnym czynnikiem, który przez 30 lat łamał odwieczne prawidła balansowania sił w Europie, bo mieli taką przewagę, że zapewniali, że grawitacja balansowania nie działa, nie funkcjonuje, nie trzeba było balansować, żeby uzyskiwać cele, na przykład dostęp do rynków globalnych, bo Amerykanie potrafili przeciwdziałać próbom każdemu balansowania swoją siłą geopolityczną, mam nadzieję, że się jasno wyrażam, i to powodowało, że nie było potrzeby budowania własnej siły, która by równoważyła, a niestety teraz ta potrzeba zachodzi i powiem więcej i niekontrowersyjnie już. Sami Amerykanie to sugerują, żebyśmy zbudowali tę siłę, bo oni potrzebują sojusznika, którego będą uważali za lojalnego i którego będą mogli tu postawić i który ich wspomoże do tego balansowania, bo Amerykanie, żeby wygrać nawet z Chinami, z Rosją, muszą sami już balansować, bo się nie da samym wystąpieniem w ringu wygrać. Marku? Amerykanie nie sugerują, Amerykanie już mówią o tym wprost. Ja dzisiaj czytałem artykuł Hillary Clinton, Foreign Affairs, który jest napisany w duchu, tak jak gdyby ona myślała o sobie jako przyszłym sekretarzu obrony nowej administracji. Ale abstrahując już od tych rozgrywek personalnych, przesłanie tam jest jednoznaczne. A mianowicie, po pierwsze, Amerykanie muszą więcej wydawać na nowoczesne typy broni i uzbrojenia. Muszą dokonać rewolucji we własnym budżecie wojskowym, zamykając programy, które były bardzo kosztowne, a nie są już tak przydatne w nowoczesnym świecie. Ona wprost pisze na przykład o potrzebie rezygnacji z budowy lotniskowców i wprost powołuje się na słowa, notabene z 2012 roku, generała Odierno, o tym, że Stany Zjednoczone nie potrzebują już takiej liczby czołgów i że w związku z tym należy przestać produkować czołgi, bo to jest kompletnie bez sensu na nowym polu, na współczesnym polu wojny. Ona buduje przesłanie, że budżet Pentagonu powinien być znacząco rekonfigurowany. Po pierwsze, więcej środków powinno być przeznaczonych na nowoczesne systemy i na prace badawczo-rozwojowe, a mniej na utrzymywanie tego, co określamy mianem projekcji siły, czyli systemu baz amerykańskich i systemu dostarczania siły i obecności na wysuniętych placówkach, takich jak tak zwana wschodnia flanka NATO. Ona wprost pisze, że właśnie dlatego Amerykanie będą chcieli redefiniować swoje porozumienia sojusznicze, że uważają, że w takich miejscach jak wschodnia flanka NATO, to ich sojusznicy powinni utrzymywać tam odpowiedni potencjał wojsk lądowych, ażeby powstrzymywać ewentualną agresję przeciwnika. W związku z tym, już upraszczając to przesłanie, no ono jest następujące. Nie liczcie na to, że nasz kontyngent wojskowy w Europie, a szczególnie w Europie środkowo-wschodniej wzrośnie. Musicie sami sobie z tym poradzić. Po to mamy układy sojusznicze, również w obrębie NATO, również one powinny dotyczyć na przykład Niemiec, żeby zapewnienie bezpieczeństwa na wschodniej flance było bardziej domeną Europejczyków niżli projekcji siły Stanów Zjednoczonych, bo my będziemy się koncentrować na innych zupełnie wyzwaniach,
w ramach podziału pracy, a może nawet w Stanach Zjednoczonych mówi się już teraz nie o podziale pracy, tylko o podziale ciężarów związanych z systemem sojuszniczym. I to będzie przyszłość najbliższego czasu, która nas czeka. No właśnie, i dodam, że nie tylko w scenariuszu neoatlantyckim, o którym tutaj mówiliśmy w kontekście Hillary Clinton, Foreign Affairs, ale nawet gdyby Europa wybrała francuską autonomię strategiczną, to znaczy suflowaną przez Francuzów, Niemcy by to zaczęli finansować, no to Europa na wschodzie również musiałaby negocjować grę o równowagę siłą z Rosją na wschodzie w oparciu o Polskę. I nasze zdolności wojskowe, być może finansowane po części z budżetu, nawet niemieckiego. Popłyńmy, że tak powiem, w przyszłość i pomyślmy, że może tak będzie. I tutaj też się pięknie składa, że pojawiają się ostatnio głosy w debacie eksperckiej, że skoro Niemcy sami nie chcą finansować Bundeswehry i podwyższać, to może sfinansują siły wojska lądowe RP, którą albo my zabezpieczamy. Albo państw bałtyckich. Nawet oczywiście na zamówienia w przemyśle niemieckim. Albo Rumunii. Tak jest, ale generalnie, że niech sfinansują w takim razie. Także jeżeli będzie nawet konsolidacja europejska, proszę Państwa, to ta prezentacja dalej będzie aktualna. Innymi słowy, we wszystkich możliwych scenariuszach dla Rzeczpospolitej, które są przed nami, musimy moim zdaniem się zmierzyć z tym, o czym właśnie tu mówimy. Nie wystarczy wybór pięknej Europy i świętego spokoju, bo będzie to samo. A jeżeli zgadzamy się z tym, no to musimy naprawdę dobrze pomyśleć, jak trzymać Rosję poza europejskim systemem gry o równowagę, zwłaszcza, że Francuzi mogą mieć inne zdanie. No i oczywiście przechodzimy do szczegółów i to skomplikuje nam grę, ale trzeba będzie to zrobić. I to, co mówiliśmy, szukaliśmy punktu ciężkości Rosji. Uznaliśmy, że energia, zasoby energetyczne, jej położenie geograficzne spinające Eurazję oraz siła wojskowa realizowana wojną nowej generacji. To są jej najważniejsze atuty w grze międzynarodowej, ale prawdziwą sprawczość realizującą na tym kierunku operacyjnym może tylko poprzez sprawczość wobec limitrofów, przez metody niekinetyczne, ale tylko jeżeli są pod parasolem dominacji wojskowej w drabinie eskalacyjnej. To ja się tak spieszyłem, że proszę mi wybaczyć tutaj czeskie błędy literówki, a nawet błędy ortograficzne w języku polskim. Wybaczycie Państwo, ale naprawdę pisałem to w ostatnim momencie po warsztatach. Więc co tu dużo mówić? Zatem punktem ciężkości, który trzeba pokonać, zdobyć, złamać jest co? Jest pokonanie wojska rosyjskiego, proszę Państwa. Jest pokonanie wojska rosyjskiego. To dobrze na tej mapie widać. To, o czym też powinniśmy rozmawiać, a mianowicie nie ma żadnej, i o czym też mówimy od pewnego czasu, nie ma żadnej wschodniej flanki NATO. Jest front NATO na wschodzie. On się rozciąga od Norwegii przez Szwecję i Finlandię. Doświadczenia powszechnej obrony wojskowej w Finlandii są bardzo uważnie analizowane przez zachodnich amerykańskich ekspertów i nie bez powodu podobną drogą podąża Łotwa i ostatnio Estonia zaczyna wkraczać na tą samą drogę. Mamy oczywiście Polskę, mamy Rumunię, mamy Ukrainę i jest kwestia bezpieczeństwa na Morzu Czarnym, które dzisiaj jest zdominowane i kwestia Mołdawii i Naddniestrza, które ma tam jakby istotny element i nierównowagi państw NATO, które na dodatek są jeszcze blokowane tak zwaną konwencją z Montreux, jeśli chodzi o obecność wojskową państw nie mających wybrzeża czarnomorskiego. W praktyce może to oznaczać, że jeśli my mówimy, że być może Niemcy powinni sfinansować część naszych działań obronnych czy wojskowych, to musimy zacząć się przyzwyczajać do myślenia, że niewykluczone, że my będziemy finansować część działań obronnych Ukrainy,
albo część działań obronnych Rumunii. Dlatego, że dzisiaj flota czarnomorska NATO jest zdecydowanie słabsza od rosyjskiej. I musimy myśleć cały czas o Turcji jako o państwie, które jest naszym sojusznikiem w NATO i bez której nie ma obrony tego rejonu. Gdyby się okazało, że Turcja jest z NATO wykluczona, czy z NATO, czy jej relacje w obrębie NATO ulegają rozluźnieniu, to ma to bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. A zatem wszystkie działania dyplomatyczne Paryża, które zmierzają do napiętnowania polityki Turcji, nawet jeśli zgodzimy się, że ta polityka jest niefortunna w wielu wymiarach, trzeba też postrzegać jako działania pośrednio godzące w nasz system bezpieczeństwa. A w związku z tym Paryż nie może i nie powinien uprawiać polityki wobec Turcji bez brania pod uwagę zdania Warszawy, Bukaresztu czy państw bałtyckich. Tak jest. A będzie brał pod uwagę tylko wtedy, jeżeli my kontrybujemy do gry o równowagę w tej części świata, bo bez nas się nie da jej ustabilizować. A drogą do tego jest pokazanie, to nawet nie chodzi o gorącą wojnę, pokazanie zdolności do pokonania wojska rosyjskiego, przynajmniej na kilku szczeblach drabiny eskalacyjnej, a już w szczególności, tu znowu przepraszam za literówki, naprawdę się spieszyłem, żeby się z Państwem podzielić, a najlepiej nie samego wojska, ale zgodnie z tym, co Sun Tzu mówił, a nawet nasi strategzy w przeszłości kultury europejskiej, civis pacem parabellum, ale strategii użycia wojska rosyjskiego w ramach wojny nowej generacji, tak aby zachwiać przekonaniem rosyjskim, że kontrolują w pełni drabinę eskalacyjną i są bezkarni, mogą nam narzucać coś, jeżeli nie podoba i z Francuzami sobie mogą wszystko ustalać, już nie mówiąc o tym, że sami. A zatem demonstracja sygnalizacji, gotowości, determinacji i zdolności łamie percepcję, która w tej chwili jest taka, że Polska jest bezzemna, jest tylko importerem bezpieczeństwa, nie ma nic do powiedzenia. A percepcja jest wszystkim. Wracamy do Sun Tzu. I łamiemy w ten sposób strategię rosyjską wojny nowej generacji. Oczywiście musimy teraz o pragmatycznych, praktycznych rozwiązaniach zastanowić się. Także trzeba zatem pokonać rosyjską siłę, zanalizować naturę i charakter wojny i gramatykę współczesną. Znów Clausewitz się kłania. Czym jest wojna? Co jest punktem ciężkości? I tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wygląda. Proszę Państwa, chcieliśmy się podzielić tymi przemyśleniami natury strukturalnej. Zgodzisz się, Marku, że to, co dzisiaj powiedzieliśmy, jest pewną formą strukturalnej, rozpoczęcia strukturalnej dyskusji o przyszłości strategii państwa polskiego. Więc to dopiero początek. Będzie dużo, dużo więcej. Czy chciałbyś, Marku, coś dodać jeszcze? Nie, myślę, że już wszystko powiedzieliśmy, nie ma co przesadzać z ilością tych informacji. Przesłanie jest tutaj jasne i powtarzam je już od pewnego czasu, a mianowicie NATO nie jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, NATO jest narzędziem uzyskania przez Polskę bezpieczeństwa, ale musimy też dążyć do posiadania innych narzędzi, współpracując z państwami regionu, które nie są członkami NATO, bo razem te państwa mają potencjał wojskowy, ludnościowy, gospodarczy, pozwalający na zbudowanie sprawnego systemu bezpieczeństwa powstrzymującego Rosję. No i mają wspólny interes, czyli najważniejsze spoiwo sojuszy, wspólnych orientacji. Dobrze, i na tym będziemy kończyć. Bardzo Państwu dziękuję. To jest tym ważniejsze, że za dwa dni od dzisiaj rozpoczyna się wizyta na Ukrainie prezydenta Dudy. I ona jest bardzo ważna również i w tym obszarze, bo trzeba choćby potwierdzić, że tak zwany trójkąt lubelski jest pewną opcją trwałą. Ukraińcy nie mają tego przekonania, ponieważ oni uważają, tak czytałem w dzisiejszych mediach ukraińskich,
że autor tej koncepcji, czyli minister Czaputowicz, kilka dni po tym, jak ona się narodziła, przestał być ministrem, a w związku z tym nie ma pewności, czy takie są intencje władz polskich. To pokazuje pewien stopień braku komunikacji, braku też wymiany poglądów na kwestie strategiczne i to, co musimy zrobić. Zwracam uwagę, że prezydent Zełenski był kilka dni temu w Londynie i podpisał umowy dotyczące pomocy brytyjskiej dla marynarki wojennej Ukrainy w kontekście, mówię o tym, bezpieczeństwa Morza Czarnego, co nie kłóci się, jak widać, z sytuacją z tego, że Wielka Brytania jest jednym z kluczowych państw NATO i my w związku z tym, będąc w NATO, również powinniśmy zacząć tu odgrywać większą rolę. Tak jest. Bardzo dziękuję, Marku, bardzo dziękuję Państwu. Zapraszamy oczywiście niezmiennie do Strategy and Future na kolejne odcinki tego programu, czyli Sytuacja strategiczno-wojskowa Rzeczpospolitej na Wschodzie z Markiem Budziszem, ale również do innych naszych materiałów na stronie www.strategyandfuture.org i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję.